Hej, cześć, dzień dobry, witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve'a. Jest ze mną Maciek i Tomek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tomek, jest! I panowie, na dzień dobry, zanim stanie dzień. Słuchajcie, dzisiaj idziemy do gęsią łosia, dlatego że pisaliście nam o tym, że dobrze by było go iść uciapać i tak dalej, więc dzisiaj tam skoczymy. Uciapać. Natomiast, panowie, dużo drewna proszę, bo musimy zrobić sobie lepsze chesty. Broń z macek. Tomek, ty dobrze by było, jakbyś nam zrobił te hełmy. Czekajcie, idę spać, bo mam mało życia. Czekaj, Wojtek mi to dużo information mówi, to jest chyba mój chester, tak? To jest mój daddy? O kurde, ile tu jest rzeczy. Aha, to się przespałem? No. Troszkę żeś pospał. To jest daddy, ja nie chcę daddy, jestem mojego chestera. To możemy liczyć na twoje te czapeczki? Maciek, możesz pozbierasz liczyć mięsko? Na mnie. Tak, pozbieram. I od razu nowe wrzuć. Dwie liny. Tylko chyba nie mamy i tak. A to kurde, o! Zostałem powiadomieniu te sena. O, dobrze. Dobra, ja wypełniam. Dobra, Wojtek, a mógłbyś mi zrobić jakieś kotleciory na drogę też? Są w pierwszej lodówce, ale zrobimy więcej, więc... Dobra. Dobra, czarny łap. Dałeś mi? Rondi, dałeś mi, tak. Dzięki. Rondi. Czekaj, biorę dwa kotleciory. No, co dla mnie masz? To mnie kot zaczepia. Zabezpieczenie na głowę. Zaczepia. O, thank you, thank you. Kot mnie mój zaczepia. Nie wiem, czy je biorę na drogę. Dobra, czekajcie, ja będę, ścinam tutaj trochę drzew, więc porobię nam chesty, żebyśmy mieli 100% i jeszcze w razie czego jakieś w pogotowiu. Nie mamy jakiegoś lepszego chesta? Nie, najlepszy jaki mamy to jest niestety ten drewniany. Parasol, ja mam bardzo... marmur. A z marmuru możemy sobie zrobić. Ale chodzi o to, że idąc na gęsią łosia nie możemy być czymkolwiek spowalniani. Aaaa. Dlatego, że będziemy go kajtować, czyli... Uderzać falowo. Uciekać. Uciekać i uderzać i uciekać, tak. No to falowo. No falowo. No, jestem wymiany. Ale wiesz, jak my wszystko wiemy, widzisz? Kurde. Dobra, jaki macie poziom chestów? 19%. 83. Dobra, to... Tomek, daj mi całe drewno. Maciek, dlaczego nie robisz kotletów? Jak mam robić No co? Wrzucaj 3 lody i jedno mięso, żebyśmy mieli więcej żarcia, halo. Rób 3 lody. Daj to mu jeszcze. Jak się na pół dzieli porcję? Kurde, pada. Ale nie to wiem. Nie ma znaczenia, weź całość i po prostu przetakowywuj. Dobra. Ale ja chciałem sobie na wynos wziąć. No to kontrolem. Może nie bierz kontrolem. Na wynos, ty nam gotuj. No właśnie, czekaj, ususzam. Czekajcie. Maciek miał gotować, poszedł suszyć. Tak. Czekaj! No jakąś linię, na Boże, jaki to jest burdel. No jest, no. Ciekawe, kto zrobił. No. No co, na mnie. Od razu. Nie powiedziałem mi, nie? Maciek, dlaczego ale się jeszcze nie robią kotlety? No robią się! Co, szczekasz do mnie? Dobra. Trzymaj. A gdzie jest mięso, które ja zabrałem? O, widzisz? W razie czego? Skudłaciłeś mnie. Słucham. Kudłaciłeś. Ja muszę... Wojtek, ja będę... Tomek. Boże. Ja będę musiał do piwni zejść, bo ja potrzebuję kulki do mojej latarki. Dobra. Dobra. I w sumie ja bym mógł teraz wejść, póki nic ten nie robię. No to możesz iść. Maciek, masz. Bo to jest tutaj chyba obok. Tak, to jest to obok. Dobra, lecę szybko. Dobra. Ja zostawię te rzeczy, które mi są niepotrzebne. Wam też dobrze radzę. Mam zrobić kolejne kotlety? To rób do full. Aha. A wy macie te moje latarenki jeszcze? Nie. Ale gdzieś pustą chociaż. To tutaj Tomek powinny stać na ziemi. Gdzieś były chyba. To weźcie sobie po jednej, to ja ten... naładuję wam. No dobra, ale nie wiem, czy wiesz, co to będzie jakoś pilnie potrzebne nam. Kukuję, kukuję! No jak będzie noc, dobrze. To wiesz, tylko postawisz sobie ją na ziemi i mamy, co nie? A no chyba, że tak. Ale myślę, że i tak pójdziemy od razu za dnia, także... Okej. Okay. Powiedz mi, że nie mam mięsa. Nie mam chyba mięsa. Tomek, ja mam dużo mięsa przy sobie. Ale ja jestem w podziemiach. Aha, a what are you doing there? Biorę kulkę. A, dobra. Świecą tą kulkę. Mnie... Tomek, ale sreczko. Błagam cię. Nie zginę. Nie umieraj. Dobra. Sobie w sumie zjem. Dobra, na razie teoretycznie powinniśmy dać radę. Teoretycznie. Jak to wyjdzie w praktyce, to
Tomek, jak jest w pojęciu teoretycznie? Teoretyś? Teoretyś. Boże, Maciek, czemu ty mi zaszczytasz tak, że nie wiem, co mam odpowiedzieć? Computers. Computers. Zwei computers. Dobra. Szukam teraz, jak bym miał to powiedzieć, nie umiem teraz nic. Teoretycznie... Maćku, tu jest twój ten, leży. I myślę, że już wystarczy. Wystarczy? Wystarczy, myślę, że mi było. Tak, żeby każdy miał po dwie sztuki. A jak się te... z kontrolem, tak? Tak. Kurde, bo na kogoś wziąłem. Tylko wiecie co? Ja mam taką delikatną, małą nadzieję, że to przestanie padać. Bo a co, to, pada? Wiecie, no... no, leje, Tomek. Pada. Nie wiem, u mnie jest sucho. No nie wiem, bo jesteś w cave'ach. Ale troszkę leje. To chodź, ogrzej się tutaj. Tutaj. O, ja schnę. Dobrze. W ogóle widzę, że mamy arbuzy tutaj porosłe. Macie, zobacz, czy my gdzieś nie mamy nasion i zasień, nowe rzeczy. Dobra. Dobra, tu już nie ma kurek. Dobra, teraz wracam, mam 5 dla was. Najgorsze jest to, że za 7 dni się zaczyna lato. O, 6. Lato. A my nie mamy strażaka. Mamy. Jednego. Jeden jest. Ale nie mamy tego drugiego. No ale to potrzebujemy chyba części. Bo tak nie mamy nasion nigdzie. Nie ma? Ale tu wiesz, tu powinien gdzieś leżeć. Ale czekaj, tu się uważaj, bo w dzień już. Dobra, tu mamy nasionka. Maciek, weźmiesz dla mnie jedzenie? Jest w lodówce, tak. Tomek. To nie, to Maciek to weźmie coś. Ale czemu mam wziąć? Przecież my czekamy na ciebie, bo my rano pójdziemy na niego. Dobra, jest już ranek, czy serio? Nie, dopiero noc idzie, więc możesz powolutku iść do domu. Jaka w ogóle panika? Jest już ranek? Czekaj, to jest nie... kiedy spać. Czy każdy ma macki? Mam 70... broń z macek? Tak, 71%. Ale tam jest cała skrzynka z mackami z broni. Wiem, że jest, także ja mam 1,67, 1,23, żeby w razie czego... To ja zaraz sobie wezmę drugą, poczekaj, bo ja mam tam 30% tak, chyba. Tak, i chesty też, żebyście mieli, ja mam 30 i 100%, więc myślę, że teoretycznie powinno wystarczyć. Teoretyś! Tomek jest w nocy, jakby co, więc możesz... Tak właśnie widzę, będę już wychodzić. ...powoli do domu. A gdzie wy tego gęsiołosia widzieliście? Tam gdzieś wyżej, tam nie? Do góry. Mhm. To są kaczuszki, Wojtku. No ale musimy te kaczuszki niestety upiej doić. Wiesz co? No niestety, bo każda kaczuszka to jeden gęsiołoś, a nie chciałbyś, żeby tutaj przyszło nam 10 gęsiołosiów. No tak. Nie chcesz, Maćku, nie chcesz. Zdarza się, że każdy ma po 6000 życia. Ja w sumie też się prześpię. Trzeba ubić, póki małe. No. To ja biorę, Wojtek, jedną tą broń. Dobrze. Mam dużo włóczni jeszcze, czy to się przyda? O, SN idzie dobrze. Tak idę. Włócznie... chyba średnio. To zostawiłem w skrzynce obok, wiesz? Dobra. Trochę. To Tomek, chop chop, najedz się na zregeneruj, weź wszystkie rzeczy, które są ci potrzebne i jedziemy. Od mam razu. Wszystko, co jest mi potrzebne. Najgorsze jest tylko to, że pada, więc... Że pada, no to może poczekajmy jeszcze chwilkę, Maciek, może nie, nie możemy padać. Boże, nie możemy czekać. Nie możemy padać. Ja w ogóle mam 3 łapki królicze. O. A po co były łapki królicze? Nie wiem, ale wziąłem. Będziemy mieć na dobra. Obiad. Tu jest jakaś pochodnia. Dobra, to ja sobie wezmę... Jezu, myślałem, że coś innego SN. No czy? Nic nie mów. Dobra, tam ma 90... Kto chce latarnię? Ja ale to myślę, że zdążymy. Dobra, panowie, ale idziemy od razu. Bez czekania. O. Macie, mi takie dwie rusałki na końcu. No. A czy ta twoja czapka, Tomek, trochę chroni przed deszczem? No nie wiem, mam parasol. A czekaj, sobie ją założę w ogóle już. No poczekaj, no przecież jeszcze nie doszliśmy do kaczek. I rozumiem, że te kaczuszki trzeba po prostu utłukać. Nie, Wojtek, moknę. Mokniesz. Bez umbreli, no. Bez umbreli, patrz tu. One gdzieś tu były, prawda? Jeszcze nie. Wyżej. O, są, latają. O. No dobra, to trzeba, to jedziemy w takim razie. Czekaj, to się muszę uzbroić, muszę to... Ja też. Czemu jak nie mogę atakować? A bo myśmy nie po... Zaraz reszta przyjdzie. Czemu mi nie przyszło? Jest gniazdo. Chodź tu, kaczka! A mogę rozdupić jak to gniazdo? Jak one uciekają? No chyba możesz. Czy pewnie młotkiem. Nie, nie można. Ej, nie mogę jej walnąć, czekajcie. No bo one odchodzą. Bo myśmy sobie mogli może bumerang zrobić. O! Ja pierkur! Tomek! Jezus! Bo ja prawie w eku szukałem. Dobra, zjadł. Ała! Uderzył mnie! No to bijcie go!
Raz, dwa, trzy i spieprzam. Raz, dwa i uciekasz. Raz, dwa i uciekasz. Tak. Tylko trzy jedwa. Kuźwa, nie twoje dwa. Dobra, nie, bij. Czemu nie mogę bić mieczem? Mi się skończyło. Znaczy... Ej, zaraz padnie, zaraz padnie. Tomek, tak, ty tak, żyjesz? Tak, damy radę. Tak, halo. Idealnie. O! O Jezus! Teraz... Co za tornado? Ty! Ej, jak się mnie... No bo te kaczuchy się rzuciły. Jakie sraki. I teraz musimy je chyba zabić? Tak, bo są wkujwione. Ale bijcie je! Ale ja nie mogę ich bić, bo one się kręcą. Kuźwa macie, a one mnie obkręciły, nie mogę wyjść. Patrz, co się dzieje. Ja nie mogę ich bić! O, dobra. Padło. Ty spieprzaj mi te tajfunie pieprzony. No patrz. Patrz, no. No dobra, to trzeba poczekać. Ktoś tu w ogóle upuścił tą laskę. Ej, jaką wiecie laskę? Co, nie poszło tragicznie. Jeszcze te trzeba. Ja go biję w ogóle. Biję, dobra. Ja mam 42 życia. Padło. Ja mam 95, ale jest kolejny gęsiołoś, panowie. Idzie właśnie do nas. Czekaj, ja próbuję tą kaczkę atakować. Nie trzeba bić, kiedy one się kręcą. One się kręcą. One jak się kręcą, też nie można bić. Ale właśnie przyszedł drugi gęsiołoś. Ja straciłem czapkę, czekajcie, muszę sobie zrobić. A ja jestem bez czapki, jestem na bo... Tomek! Skończyła ci już? Nie, ja w ogóle nie założyłem jej na walkę. Maciek. Dobra, jest kolejny gęsiołoś. Prosimy o ale to jest kaczek. Wojtek, ale mnie biją. Mała, co on tak mnie... Czemu się na mnie sfokusowałeś, chamie prostacki? A, no mnie te małe gonią. Czekajcie, ja muszę iść do domu się zregenerować. Bo ja mam 30 HP. A mi się skończyła ta... A, bo on wyrzuca nam, słuchajcie, rzeczy z ekwipunku. Aaa, skubaniutki. Ty, czerwona gnido, nie idź za mną. Bijecie go? No ja się staram. Kurde. O nie, 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 nie. Ała, 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 dostałem prezent! Dobrze. Kurde, te meatballsy to nic nie robią. Ale tu jest tych... No on ma 2,5 życia... Kurczę, szkoda, że Tomka nie ma. Ja tu biję kaczkę. O, zabiłem ją. SN, chodź do nas, a nie kaczkę. Ała. Ja mam, Maciek, 30 hapsów. Weźmy większą kaczuchę zaraz. Nie, nie wiem, jak my to zrobimy, ja mam 23 życia. No ja dlatego, 105. Dlatego ja też musiałem uciec, bo inaczej bym zginął. No to nie, to ja też muszę się niestety wrócić i zrobić coś na ten. Maciek, do namiotu, wracaj. Wojtek, szybko. Można po kolei brać jedną kaczkę, z nią odchodzić i tam nią ubijać, te kręcące się. No ale się. Te kaczki, to i tak jest z nimi duży problem, Tomek, wiesz? Ubiłem dwie po drodze do domu. Mhm. Ja myślę, że będziemy robić tu przez 2 odcinki chyba. Też mi się tak wydaje, że będziemy cisnąć. Szkoda, tylko, ja w sumie że... wróciłem w stanie dobrym do domu, znaczy no wracam. Ja nie, ja mam katastrofę tutaj, ale można porobić garnki chyba z mięsem, bo tutaj z niego wypadło fajne mięso. Tak, wypadły mięsa, 3 mięsa trzeba dać. Jedno jakieś... te chore i 2 zwykłe. Rozmoczone udko i rozmoczone mięso. I co, jakiś wypełniacz jeszcze jeden, tak? I tak, jak no lodę daj pewnie. Zaraz zobaczymy, predict. Nie, wychodzą meatballsy. Możesz dać jedno zatrute mięso, 2 zwykłe? No dałem i lód. Albo 3 rodzaje różnego mięsa? Nie, to chyba musiały być 3 rodzaje. Albo 3 zwykłego mogę usłyszeć? Chyba mięsa. Możesz w sumie, bo to nic nie ma znaczenia. Ja tutaj dobra, Wojtek, i szybko spać. No idę. Ja coś ugotuję. Róbcie meatballsy po prostu. Dobra, życie mi się regeneruje, także sympatycznie. Czekaj, Tomeczek, weź ten, o. Wojtek, zrobię tego. Możesz zrobić garnek? Poczekaj. Bo ja wrzuciłem te 3 rodzaje mięsa, które mamy i lód i nic mi nie wyszło. Nie wyszło, wyszły meatballsy. Czekaj, bo w sumie nie wiem teraz co wiecie. Kurde, tylko garka jednego nie widzę. Bo ja mam tego moda, który mi pokazuje co wytworzy się, nie? Mhm. I nie było pokazane. Nie, dobra, meatballsy wychodzą, dobra. To jeszcze tak, potrzebuję tutaj warzywkę, jakieś tło kukurydzę. SN, ja te meatballi biorę. Meatballi. Chyba byłem pierwszy. No chyba tak, to czekajcie sobie prezent odbiorę. Ej, no mogłoby się... Mogłoby, kurczę, przestać padać. No mogłoby. Dobra, ja jestem full. Maciek, teraz ty jesteś full? Najedzony? Nie. Nie, zdrowy. Życie i ze wszystkim. Jak nie, to do spania. Czekajcie, bo nam tutaj wygasło w piecu.
Dobra. Wiecie co, no tak, ten jeden gęsiołoś zdjął mi połowę czapki i połowę chesta. Ponad połowę chesta. Więc trzeba by go troszkę lepiej... podziabać. Kajcić. Kajcić. Dobra, jestem tam już gotowy, możesz iść jak chcesz. Nie, już byłem. Aha, okej. Moment, ja muszę jedną rzecz zobaczyć. Dobra, kto jeszcze... Ja potrzebuję zbroję na pewno. Dobra, co zrobię? Ja mam wszystko w sumie, więcej nie potrzebuję. Dobra, no nie, panowie. Ja dużo gęsiołosia biłem. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Biorę lodową laskę. Mhm. Będę go zamrażać. A to wiesz co, ewentualnie... A weź Wojtek, spróbuj zrobić płonącą dla ale mnie znowu. Ale płonącej nie ma sensu, bo pada deszcz. To już lepiej go zamrozić i wtedy można go będzie bić no chyba. No niby tak. Racja jest. Więc zobaczymy. No dobrze. Jeszcze sobie tylko, wiecie co, wezmę jedną tą mackę. O, meatballi, to ja biorę meatballi na drogę. Ja mam 8 przy sobie. To ja mam jednego przy sobie. To ja bym poprosił ze 2. Tylko tak... Kuźma, chciałem podzielić pewnie. I ten... Kontrolę z kontrolem to mógł, z kontrolem. Tak. No ja też się dopiero nauczyłem. Ja zawsze zapominam, bo... w innych grach się inaczej dzieli na pół. Maciek, masz tutaj 2 kulki. Ale ja... Kliknij na nie i kliknij pod... jak je trzymasz... No. Kliknij prawym na latarnię, to ci doładuje. Zgasło ognisko. Czy ktoś ma, żeby dołożyć? Tomek, gdzie jest moja latarnia? Czekaj, bo chcę trafić do ogniska. O. Dobra. I... Nie wiem, ja latarnię. Tu jest stojąca jakaś. O, tu. To weź ją. I. Co? No, czekam. No co? Go. Aha, jest Wojtek. Ja myślę, że w następnym odcinku też najprawdopodobniej będzie, słuchajcie, pełnia. Więc... Znaczy, w tym chyba nawet. Więc dobrze by było, żeby Gloomera ogarnąć. No. To myślę, że po południu chyba będzie pokazane dopiero kiedy jest. Kurde, myśmy sobie mogli pogotować coś na życie. A nie mam drogą fruta. No tak średnio właśnie. Musimy ptaszka sobie załatwić. Dobra, on był gdzieś... Gdzieś tu był pan Gierusz. O, żabiołtka. Ale pada tak tragicznie, że masakra. Czekajcie, jest. Ja się muszę ubrać. Nie, ale jego tu nie ma nigdzie. Zaraz przyjdzie. Chociaż te kaczki wytłuczmy. Jest. No i masz. Kurwa, się to rozmnożyło. Dobra, trzeba jego szybko ubić. To moja laska go nie zamraża. Dlaczego ona go nie zamraża? O, no jak nie? Teraz, bo teraz zamroziła. Ale jak ty go mrozisz, to my go rozbijamy lód, widzisz? To nic nie daje. Dobra, no dobrze, ale go. Chodzi o to, żeby go, wiesz... Chociaż nie, to faktycznie nic nie daje. Dobra, tuczemy. Tuczcie go, bici! Cały czas go bicie! Broń zgubiłem! Wypadła mi. 1500, no 90 życia, damy radę. Damy radę, ja mam 177. No bo wypadła mi broń. Jestem mokry. 290, dobra, padł. No. Tylko teraz... Teraz te, uwaga. Ja pierdzie... Umarłem. Chyba nie, Wojtek, chyba nie. No, Maciek, zobacz, ile ich się na mnie tak, rzuciło. Tak, one się rzuciły na Wojtka od razu. Jest ich strasznie dużo tutaj. O nie! Ja się mogę tu odrodzić, bo to jest kamień. To się odrodź. Maciek, co pójdą to mięso pozbierać? Już. Dobra, odrodziłem się. Ała! Dobra, i teraz tak, ja potrzebuję wziąć to. No ja bym chciał te moje rzeczy zebrać szybciutko. Ale powiem wam, wszystkie się na mnie rzuciły, nie? Ja tak miałem wcześniej, wszystkie. Dlatego mi tak wtedy otłukły. Dobra, trzeba je jakoś pojedynczo. O, chodź, to skórki. Tylko nie mam czyste chyba, no. Aha. Ja jakbyś pierniczę. Próbował je zamrozić? Mróź je. Działa to? No, tak średnio. Znaczy najlepiej to jest, widzę, jak one są obtegowane takim... Jak, no, że się zakręciło im tak, w głowie. Tylko że ja zaraz umrę. A jeszcze piorun we mnie pierdyknął, ty. Serio? Wiecie co? Coś jeszcze? Ja mam problem, ja muszę wrócić, dlatego że ja nie mam chesta i ja jestem na strzała, bo mam 30... Bo ty chcesz ścinać, czy ty się docinasz życiowo? Nie wiem. Umrę, mam 14% życia! Czekaj, Maciek. Aha! Piorun mnie trafił! Kurde, no nie teraz, serio? Ej, mam 4% życia! To wracaj do bazy! No nie mam jak, bo mnie otoczyły, no! Próbuj!
Maciek, próbuj prawo, lewo, prawo, lewo. On ej, kaczka za mną idzie. Za mną też chodzą. Maciek, Wojtek, za mną idzie 8. Za mną też idzie. No i, no i zajebiście, nie? Przed samym wejściem do bazy. No to jest żart. No i co mam teraz zrobić? Gdzie to jest jakiś kamień wskrzeszenia kolejny? Umarłem! Bo mi dopadły. Ja was zaszczelę. To Maciek, tam obok masz kamień wskrzeszenia. Możesz go użyć, tam wyżej. Gdzie wyżej? Tam, dobra, widzę. Ja pierkur, co tu się wydarzyło? Tomek, czy ty nas jeszcze nie zrespisz nas, prawda? Znaczy, wiesz co, ja mam dużo życia, tylko ja się kręcę z nimi. No ja wiem. To uciekaj, Tomek, uciekaj. Czekaj, ja sprawdzam, gdzie tu jest czy jeszcze... Czy oni wejdą? Chyba nie wejdą do bazy. Tam wejdą! Blazły? Tak! Mhm. Tutaj nie mam polu manewru. Ale powiem wam szczerze, że ja nie widzę już dla mnie kamienia wskrzeszenia, bo ja już tamten wykorzystałem. Ja idę właśnie wykorzystać ten. Ten właśnie, co ty, Maciek, wykorzystałem przed chwilą. Jest jeszcze jeden, widzę koło muchosmoka. Na bagnach wykorzystałem na bank. Tutaj ej, wiecie co, ja wchodzę w podziemia, bo one tam mi nie dopadną. No ale Tomek, no... Może przestaną się nam interesować, bo ja innej opcji nie mam. To wiecie co, ja jedyną możliwością, gdzie się mogę zrespić, to jest koło muchosmoka niestety. O, mam wszystkie swoje rzeczy. Jest... Czekaj, bawoły mają chcice. Tomek, jest pełnia, dasz radę zanieść kwiatek Gloomera do tego? Nie musimy dawać mu kwiatka, bo tam jest nowy. No ale kuźwa, trzeba go pią. I tak zebrać. Tak, gdzie czekaj. Jest Wojtek, gdzie jest Gloomer? Jest, biją się! Dzieci biją się z tym! No tu obok, na górze Maciek kawałek. Maciek, wróć do... Ty czujesz, jesteś odrodzony? Tak, ale teraz mnie zabiją nietoperze. To idź, cały czas w prawo idź. Tam, gdzie się tukliśmy z gęsią 8. Ja pierniczę, ile to jest mięsa. I pożar. I wszystko. Zabiłem wszystkie dzieciaki. Coś jeszcze? No to ja... Te małe? Tak, zaprowadziłem je do bizonów. Bardzo ładnie, dobrze, to ja w takim razie się cofam. Dobrze. I mnie Tomek zregenerujesz i będziemy kończyć, panowie. Maciek, już? do góry. Cały czas idź na wprost. Ja mam bardzo mało życia. Dobrze, ale najważniejsze, żebyśmy się posąg, żebyśmy mieli Gloomera do Sanity. Gdzie on jest? No tam kawałek dalej, spójrz na mapkę. A tu jest, dobra. No, jak tylko go weźmiesz, to od razu wracaj. To Tomuś mnie akurat zrespi i będziemy kończyć. Tak, już tam idę. Ale ja nie wiem, panowie, czasem, czy jeszcze nie będziemy mieli jeszcze jednego gęsiołosia do zabicia, bo jeszcze jest z drugiej strony podobno gdzieś chyba. Dobrze, co pamiętam? Wojtek? Nie wiem. Wojtek, ale ja to bym raczej nie mogę zabrać. No poczekaj, no a jest już noc? No musisz na noc poczekać. Teraz powiem. Czekajcie, bo tu jeszcze jedno dziecię się jakieś ten palenta. O, Gloomer, dzień dobry. No, dobra, ja muszę iść spać. Mam Gloomera. Musicie mnie zrespić szybko. 7, 8, 9, 11 mięsa. Tomuś, to dawaj, zresp mnie szybko, Maciek akurat dojdzie. Tylko tak, Wojtek, ja nie mam psychiki. Kończyć. Tomek! Kurw. Won mi stąd. Nie możesz go dobić. Nie, bo on się... Nie, bo mnie Wojtek potworki jeszcze wiesz? Bije. No dobra, ale tu zobaczymy, jak to wyjdzie w następnym odcinku. Także ze mną był dzisiaj Maciek. Byłem. A był Tomek. Byłem. Także my wam dziękujemy. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie łapka, komentarz, subskrypcja, włączcie dzwonek, wpadajcie na SM-ki. Dziękuję wszystkim wspierającym i słyszymy się w kolejnym odcinku Maćka. Także trzymajcie się, cześć. Pa!